Szukasz czegoś potężnego na smażoną wątróbkę? No to mam dla Ciebie ofiarę skoczka na E4. Najczęściej początkujący już tutaj się wywracają, chociaż nawet arcymistrzom, tak jak widzisz tutaj, Oleksijenko Michajlo, zdarza się przegrać w tym wariancie. O co tutaj chodzi? Jeżeli nastąpi bicie na E4, no to tu już masz super pozycję prosto z debiutu, bo robisz widły, zajmujesz tym samym centrum i jeżeli przeciwnik ogarnia choć trochę, to zagra najpewniej goniec D3 i później twój plan jest taki. Goniec D6, F5, hetman F6, walisz długą roszadę i zajeżdżasz przeciwnika w centrum. Więc tak jak widać tutaj biały totalnie nie ma żadnej kontroli w centralnej części szachownicy. Jeżeli natomiast przeciwnik tutaj zbije, no to jeszcze bardziej się cieszysz, bo odbijasz hetmanem, później rozwijasz sobie gońca, długa roszada, masz parę gońców, totalnie dominujesz, wygrywasz łatwo partię. Często też początkujący biją tutaj na F7 skoczkiem, no bo przecież widać widełki, mocno się to rzuca w oczy. Ale tutaj jest bardzo złośliwe hetman H4. O co chodzi? Prosta sprawa, po biciu wieży następuje mat na F2, więc często coś takiego początkujący mogą przeoczyć. Przykładowo, zrobienie roszady nie rozwiązuje tutaj problemów białego, ponieważ następuje goniec C5 i tutaj presja na F2 jest kosmiczna, bicie na H8 wiąże się znowu z przegraną, no bo bicie na F2 grozi zgarnięcie hetmana, jeżeli bicie wieżą, no to odbijasz sobie hetmanem i możesz wrzucić posunięcie D5 z następnym goniec G4, zbić nie można, ponieważ będzie mat na pierwszej linii, pozycja białego znowu się tutaj rozjeżdża, więc widać, że jest naprawdę cała masa bardzo chytrych pułapek. Biały oczywiście może się bronić w taki naturalny sposób, typu hetman F3, żeby tutaj zabezpieczyć na F2. Ale teraz skoczek wjeżdża tutaj bardzo potężnie z atakiem na tego hetmana, z atakiem na punkt C2 i tutaj ponownie czarny od razu wygrywa. Trochę sensowniejsze jest hetman E2, żeby w ten sposób bronić na F2, ale tak czy siak wjedziemy tutaj skoczkiem, odejść nie można, bo wiadomo widły, więc trzeba zagrać G3, a teraz bicie na E2, bicie na H4, skoczek się cofa, jest groźba widełek, naprawdę te skoczki czarnego tutaj przepotężne. Więc tak jak widzisz, po takich typowych odpowiedziach biały ma tutaj naprawdę masę problemów, więc co jest najlepsze? To, co nastąpiło tutaj w partii, czyli goniec bije F7. Nie będę tutaj ściemniał, rzeczywiście jest to posunięcie, które wygrywa partię dla białego, chociaż prawda jest taka, że trzeba tutaj znaleźć naprawdę dużo trudnych posunięć, więc jeżeli jesteś na poziomie 1000-1500 na czeskowie, grasz jakieś partie blica, jak najbardziej ten wariant możesz sobie stosować i będzie działał wyśmienicie. No jeżeli grasz szachy klasyczne na żywo, jakieś Mistrzostwo Polski Juniorów czy coś takiego, to raczej nie polecam, ale przez internet myślę, że będzie działało super. No i tutaj nie ma nic mądrzejszego niż posunięcie król E7, trzeba tutaj wyjść. No i teraz najlepszym obiektywnie ruchem jest posunięcie D4, grywane jest też skoczek bije E4, a w tej partii biały zagrał posunięcie D3. Więc po kolei, jeżeli skoczek zbije na E4, no to po prostu kasujesz tego gońca i cała nasza idea jest taka, że króla sobie zabezpieczymy, chociaż nie tutaj, bo wtedy skoczek G5 i są problemy, bo grozi mat i też hetman B3 może być nieprzyjemny, jeżeli podejdziemy hetmanem do defensywy, tylko król E8. I teraz jest solidna różnica. No bo skoczek G5 już zagrać nie można, bo tego skoczka po prostu zbijemy, więc skoczek BC3, no i tutaj kontynuujesz rozwój, grasz posunięcie H6, żeby tutaj skoczek nigdy nie wjeżdżał, masz parę gońców, prędzej czy później przyszykujesz D5, wygonisz tego skoczka i pomału kontynuujesz rozwój i zajeżdżasz przeciwnika na skrzydle królewskim. D4 jest tutaj stokfiszowym ruchem. Trzeba powiedzieć, że jest to bardzo logiczny ruch, jakby się tak zastanowić, chociaż podczas partii myślę, że to nie będzie takie oczywiste, szczególnie dla zawodników w tym 1200 rankingu, no bo wiecie, tutaj ten goniec no może podwisać, skoczek podwisa,
ten skoczek E4 niebroniony, więc kto pomyśli o ruchu D4? Ale logika jest tutaj bardzo zacna, no bo król czarnego jest w centrum, więc trzeba to centrum otworzyć, żeby go zaatakować. I teraz ważne jest to, że ty nie możesz zbić sobie na G5, no bo wtedy goniec bije G5 i tracisz hetmana i od razu się można poddać. Więc tutaj ekstremalnie istotne jest wrzucenie posunięcia H6. W ten sposób zabezpieczasz pole G5 i już teraz chciałbyś zbić na G5, więc przeciwnik bije na E4, ty bijesz na F7 i jeżeli ci się uda, to chciałbyś zrobić coś takiego. Goniec E7, wieża F8, król G8, czyli tak zwana sztuczna roszada i później zagrasz D5, zajmiesz centrum. No i wtedy już biały będzie miał przewalone, no bo masz parę gońców, kontrolujesz wszystkie centralne pola, no to biały po prostu nie ma się gdzie ruszać. Więc tutaj biały musi zagrać posunięcie D5 i teraz ty pod zadymkę lecisz skoczkiem na D4. Przeciwnik C3 i ty wcale nie uciekasz skoczkiem, tylko najpierw rzucasz hetman H4 z kontratakiem na skoczka przeciwnika. Jak on się ewakuuje, ty wtedy też odchodzisz, przerzucasz tego skoczka na D6, no i tutaj pozycja obiektywnie jest zła po ruchu F5. Natomiast możesz zagrać B6, gońca wystawić na A6, tego na E7, wieża F8 i walka trwa. Obiektywnie, jeżeli będziesz to grał ze Stockfishem, no to po prostu jesteś rozjechany, tak jak tutaj widzicie po termometrze, no ale wiadomo, my ze Stockfishami nie walczymy, tylko z żywymi ludźmi, którzy tego typu wariancików nie znają. Więc w tej partii arcymistrz zagrał posunięcie D3, które wydaje mi się być bardziej ludzkie, no bo tutaj bezpośrednio pionek atakuje tego skoczka, więc ten skoczek zostanie sobie na G5, broniąc gońca. Więc wydaje się to być lepsze, choć obiektywnie wcale lepsze nie jest, ponieważ tutaj gramy po prostu skoczek F6. I teraz przeciwnik no, musi jakoś załatać swoje problemy, no bo grozimy ruchem H6 i zaatakujemy skoczka, no a skoczek nie będzie mógł uciec, no bo wtedy jest strata gońca. Więc tutaj w partii arcymistrz wycofał tego gońca na B3. No i teraz już chciałby się tutaj wpakować z widłami, w związku z tym my pakujemy tutaj pionka do centrum. Tak jak widzicie, centrum jest superowe i kwestia jest taka, żeby zagrać H6, król F7, goniec D6, wieża E8 albo wieża F8 i pozycja jest wygrana. Jeżeli przeciwnik perfekcyjnie jest tutaj przygotowany, to zagra posunięcie C4, które jest najzłośliwsze, ponieważ biały chce otworzyć tę przekątną dla gońca. Ale my tutaj gramy skoczek D4, wyganiamy skoczka przeciwnika, no i dochodzi do takiej sytuacji, która obiektywnie nie jest cudowna, ale z drugiej strony przeciwnik ma te zdublowane pionki, mamy parę gońców, króla za chwilę schowamy na H7, więc pozycja jest obiektywnie niedobra, wręcz przegrana, ale jeszcze można pograć, więc na blica myślę, że się to nadaje jak najbardziej, takie wiecie, granie na pułapeczkę. Natomiast tutaj w partii arcymistrz grający białymi zrobił po prostu roszadkę, co już jest niedokładne, ponieważ teraz skoczek został przegoniony, no i już król czarnego się ewakuuje. Wieża E1, mega naturalny ruch, no ale czarny na luzie obroni. Skoczek C3, kolejny bardzo naturalny ruch, no bo biały zwiększa presję na D5, ale czarny po prostu goniec E6, wszystko jest elegancko zabezpieczone i teraz pozycja już się zrobiła równa. Więc zobaczcie, jeżeli arcymistrz 2585 rankingu w partii blica na 5 minut plus 2 sekundy nie jest w stanie zagrać idealnie, wykorzystać perfekcyjnie tej inicjatywy, no to co dopiero zawodnik 1500 czy 1200? No nie ma absolutnie żadnych szans, jeżeli ty wiesz, co robisz, a przeciwnik po prostu nie ma pojęcia. Więc tutaj w partii poszło goniec A4, znowu bardzo ludzkie, bardzo logiczne zagranie. Chodzi białemu o to, żeby podważyć skoczka i zdobyć tego pionka z E5. I tutaj super ruchem byłoby skontrowanie, czyli goniec G4, żeby związać tego skoczka i za chwilę już grozi posunięcie skoczek D4. I to związanie będzie dla białego bardzo, bardzo problematyczne. Natomiast tutaj w partii czarny zagrał posunięcie D4, skoczek przeszedł na E4, no i teraz wieża E8. Nie było to najlepsze podejście, ale zadziałało.
partii skoczek FD2, no to król się schował, wybicie na F6, hetman odbił, zero problemów. No okej, ten skoczek na E4 jest naprawdę całkiem niezły, ale no tak de facto jest to jedna jakaś dobra figura białego. W partii hetman F3, no to czarny wykorzystuje linię F. Zauważcie, że ten król, no formalnie nie zrobił roszady, ale jest bardzo dobrze zabezpieczony, no nie ma się czego przyczepić. Przeciwnik hetman G3, no to nastąpiła tutaj wymianka i goniec D5, czyli czarny już się czai na tego skoczka. Jeżeli nadarzy się dobra okazja, no to będzie chciał go wymienić. Goniec D2, no to skoczek E7, nastąpiło wybicie i F4, no to czarny na luzie punkt E5 sobie zabezpieczył, a ten goniec na A4 no tak stał w sumie agresywnie, ciągle atakował tego skoczka z C6, a teraz to tak bije w pustkę i właściwie nie ma z niego wielkiego pożytku. Więc w partii wieża F1, no to król H7, w partii A3, no to czarny wykorzystuje linię C i tutaj nastąpił duży błąd, wieża z A na E1, czyli tutaj biały chciał zwiększyć tę presję na E5, ale nadział się na ruch B5. Bardzo fajna ofiara pionka w końcówce. Chodzi o to, że teraz wieża czarnego potężnie wjechała na drugą linię, biały próbuje się tutaj bronić, no to druga wieża wkracza do akcji, oczywiście jest zainteresowana pionkiem B2, A4, no to A6, goniec musiał odejść, teraz nastąpiło to wybicie, no widać, że te dwie wieże są przepotężne, jeszcze tutaj biały próbuje się bronić, no i teraz bardzo elegancki przełom na sam koniec, E4, biały zbił i goniec C4 i tutaj biały się poddał, no bo albo ta wieża zostanie zbita, albo po prostu biały traci figurę, więc tak czy siak jego pozycja jest kompletnie przegrana. Więc ciekawy wariant, o którym totalnie nie wiedziałem, powiedział mi o tym Random Bruce, jak mieliśmy wspólnego streama, no i tak postanowiłem sprawdzić, czy to ma jakikolwiek sens i obiektywnie się to oczywiście nie trzyma, ale tak pod zadymkę na partię blica, na zaskoczenie, no to myślę, że całkiem niezła pułapeczka, no bo wydaje mi się, że tak z automatu to większość początkujących zagra skoczek bije E4, albo właśnie to skoczek bije F7, a jeden i drugi ruch sprawia, że czarny ma naprawdę niezłą inicjatywę. No a tutaj w partii zobaczyliśmy sobie dwóch arcymistrzów, nastąpiło najlepsze, teoretycznie goniec bije F7, a i tak finalnie to czarny zwyciężył, więc tak jak widzicie, stokwiszowe plus 2 wcale nie oznacza, że biały łatwiutko wygrywa, bo jednak trzeba grać naprawdę turbo precyzyjnie, żeby udowodnić tę inicjatywę, co wcale nie jest takie proste, biorąc pod uwagę, że materiał jest równy. Więc myślę, że warto spróbować. Mam nadzieję, że ten wariancik na smażoną wątróbkę bardzo dobrze Wam się przyda, ponieważ wiem, że smażona wątróbka na tym poziomie początkującym zdarza się naprawdę bardzo często. Bardzo często jest ta próba, żeby sieknąć na F7 i właśnie w smażoną wątróbkę wejść. Dobrze, więc cóż, widzimy się oczywiście na streamach, ponieważ w tym tygodniu od 3 do 7 kwietnia będę komentował Champions Chess Tour na Chess.comie, więc codziennie o 17 będą naprawdę zacne pojedynki, zacne partie, więc zapraszam. Także dzięki za uwagę i pa, pa, widzowie.